Cześć, z tej strony Ozyr i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj trochę nietypowo znajdujemy się na stronie fundacji, ponieważ chciałem pomówić o SCP-2521, albo jak niektórzy wolą, żebym mówił, SCP-2521. Czemu akurat na stronie fundacji? Zaraz o tym powiem, a na początku chciałem jeszcze szybko Was prosić, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli Wam się spodoba. Normalnie tego nie robię, chciałem zobaczyć, czy to coś zmieni. A teraz, nie przedłużając, przechodzimy do właściwego odcinka. Jak widzimy, na stronie mamy dokument opisujący SCP-2521, tylko że nie zawiera on żadnych słów. Mamy tutaj jedynie obrazki. Jest to spowodowane naturą tego SCP, ale zaraz dowiemy się dokładnie, jak to działa. Czego możemy dowiedzieć się z tych obrazków? Oczywiście numer jest zablokowany. Widzimy SCP, numer i same kropki, żeby nie było żadnych znaków, żadnych liter ani cyfr. Widzimy też jego zdjęcie oznaczone aparatem i klasę obiektu oznaczoną kółeczką z literą K, co znaczy, że należy on do klasy Kitter. Niżej mamy specjalne czynności przechowawcze i co możemy się o tym SCP z nich dowiedzieć? Nie wolno o nim nic pisać, nie wolno mieć o nim żadnych dokumentów w formie pisemnej zapisanych prawdopodobnie na dysku, na nośniku elektronicznym, oraz nie wolno o nim nic mówić, ale można mieć o nim dokumenty w formie obrazkowej. Dostęp do tych dokumentów mają jedynie osoby z upoważnieniem poziomu 4 i 5. Nie mają go osoby z poziomem 0, 1, 2 ani 3. Niżej mamy jeszcze informacje o nim. Jak widzimy, jest on wyższy od przeciętnego człowieka o mniej więcej głowę, co znaczy, że ma 2,30 cm wzrostu, mniej więcej. Jak komuś się chce, może policzyć po tych krateczkach. Mnie się nie chce. Co jeszcze o nim możemy się dowiedzieć? Na rękach posiada on coś w rodzaju macek, którymi oblepia swoje ofiary, jeśli można tak to nazwać. Oraz potrafi on przechodzić przez ściany, przez co nie można go w żaden sposób zamknąć, zatrzymać. Między innymi dlatego ma klasę Kitter. Dodatkowo potrafi on rozpoznawać pismo i mowę, ale nie rozróżnia obrazków. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza że jak możemy dowiedzieć się trochę niżej z eksperymentów na nim przeprowadzanych, a po prostu przeczytam wam eksperymenty i zaraz do tego wrócę. Eksperyment pierwszy, eksperyment A. Widzimy tutaj członka personelu klasy D, który otrzymał kartkę z dokumentacją w formie obrazkowej o SCP-2521. Osoba nadzorująca projekt, jak widzimy na drugim obrazku, poprosiła go, żeby napisał informacje, które potrafi wyczytać z tej kartki. Na następnym obrazku widzimy, kiedy on to skończył robić. Pojawił się za nim SCP-2521 i zabrał tą kartkę, znikając. Członek personelu klasy D jest bardzo przerażony. Nie wiem, czy to jest efekt memetyczny jakiś, czy po prostu się bardzo wystraszył. Biedaczysko. Drugi eksperyment jest bardzo podobny, tylko że nasz przyjaciel, zamiast przepisywać informacje, został poproszony o przeczytanie, opisanie, co na tych obrazkach widzi. W tym momencie pojawił się za nim znowu SCP-2521 i zabrał go, nie zostawiając po nim żadnego śladu. Pokój został całkowicie pusty, nie licząc stołu i lampki. To wszystko oznacza, że o tym SCP nie wolno nic mówić ani pisać, bo jak już było powiedziane w trakcie eksperymentów, jeżeli o nim coś powiemy albo napiszemy o nim, wtedy on się pojawi znikąd tak naprawdę i nas albo zabierze osobę, która powiedziała te rzeczy, albo kartka, na której te informacje są zapisane. Ponieważ nie rozróżnia obrazków, znaków, wykresów różnych, to jeżeli zapiszemy to pismem obrazkowym, no to nic się nie stanie. Tak samo chyba, jeżeli powiemy coś na migi, to też nie powinno się nic złego stać. I to było chyba wszystko, co mogę wam o tym SCP powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie napisać w komentarzach, spróbuję wam odpowiedzieć. Również chciałem was zaprosić jeszcze na moją grupę na Facebooku, link do niej w opisie, jak również na kanał Discord. Na tamtym kanale często rozmawiam ze swoimi widzami, możecie do mnie napisać, możecie porozmawiać, jeżeli macie mikrofon. Ogólnie przyjemna atmosfera tam jest czasami, w nocy dzieją się dziwne rzeczy, ale lepiej o nich nie mówić.
No i to byłoby na tyle. Ja się będę z wami żegnał już. Do usłyszenia. Cześć.